Szczęść Boże, mam na imię Grażyna. Chciałam podzielić się świadectwem. Dodam jeszcze, że to ja mam dziś urodziny. 10 lat temu stwierdzono u mnie nieuleczalną chorobę, potwierdzoną badaniami histopatologicznymi. Jakiś czas potem, w przeddzień święto zmarłych, chcieliśmy z mężem skorzystać z sakramentu pokuty. Udaliśmy się do kościoła świętego Kazimierza w Nowym Sączu. Jak się później okazało, trafiliśmy na nabożeństwo, właśnie takie jak dzisiaj, o uzdrowienie duszy i ciała. W trakcie nabożeństwa przyszliśmy, nie wiedzieliśmy nawet, co to jest. Po raz pierwszy staliśmy się świadkami i uczestnikami. Pod koniec nabożeństwa, gdy odbywało się błogosławieństwo z nałożeniem rąk, tak jak w tej chwili, bardzo dużo było osób. Wszyscy chcieli dostać się do księdza Janusza, a on wyłowił nas z tłumu, mówiąc, że widzi taką potrzebę. Pobłogosławił nas. Rok temu powtórzono u mnie badania, powtórzono. Okazało się, że nie ma śladu choroby. Lekarz przeprowadzający badania twierdził, że to się nie zdarza, bo może się wyciszyć, ale ślad zawsze zostanie. Lekarz prowadzący zapytał, czy chce zgłosić to jako cud, bo jeżeli tak, on to przyjmie. Panie Jezu, uwielbiam Cię.